patrzę na ciebie, podziwiam twoją figurę i uważamy, że naprawdę wyglądasz fenomenalnie. Zresztą myślę, że każda kobieta w każdym rozmiarze wygląda pięknie. Ty ostatnio bardzo często na swoim Instagramie, na swoim profilu musisz mierzyć się z komentarzami, które sugerują, że powinnaś coś ze sobą zrobić, że na przykład przytyłaś. Odpowiadasz na to i uważam chyba, że dobrze, dlatego że moim zdaniem takie komentarze to już jest trochę przekraczanie pewnej granicy. Wiesz co, moje ciało się bardzo zmienia, każdego ciało się zmienia. Wcześniej byłam, nie wiem, szczuplejsza, teraz może jestem trochę grubsza. Mi to nie przeszkadza, ja jakiejś znacznej zmiany nie widzę. To, że osoby mnie oceniają, no to niestety, no wygląda to jak wygląda. Ale no jakby nie patrzeć, gdzieś staram się walczyć z tym, dlatego że chcę, żeby każdy był po prostu, nie był oceniany na podstawie tego, nie wiem, jak wygląda swojego wyglądu, tylko abyśmy częściej patrzyli w to wnętrze, które jest bardziej cenne. A to wygląd, czy to jest wszystko, starzejemy się, dorastamy. Dla mnie to jest okej, jak wyglądam, a co inni o tym myślą, no to już jest kogoś zdanie. Ja się przestałam jakby przejmować i coraz mniej staram się na tym skupiać, ale też daję taką siłę innym ludziom, którzy, nie wiem, zmagają się właśnie z jakąś nadwagą czy coś, żeby po prostu nie bali się pokazywać siebie tak, jak naprawdę wyglądają. Wiadomo, nie można się jakoś zaniedbywać, trzeba dbać o swoje zdrowie, ale no też bez przesady z jakimś tam wkraczaniem i przekraczaniem wszelkich jakichś granic, które mogą negatywnie wpłynąć na psychikę danego człowieka.